Cześć i czołem, kolejne zadanie, gdzie mamy tym razem podwójną wartość bezwzględną. Fajnie, co? I tak, jak się do tego zabrać? Dwa. I teraz tak. Tutaj mamy wartość bezwzględna z x minus 2 równa się 1. I pierwsza sprawa to założenie. Tutaj to nie może być zerem, czyli wartość bezwzględna z x minus 2 nie może być zerem, czyli wartość bezwzględna nie może być 2. Z tej definicji mamy, że x nie może być dwójką lub minus x nie może być dwójką, czyli x nie może być minus 2. Więc to jest x należy do zbioru liczb rzeczywistych bez minus dwójki i dwójki. I dobra, rozwiązujmy. Mnożę razy to, co całe jest na dole, czyli wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej z x minus 2 i otrzymuję. 2 równa się 1 razy to. To jest tylko i wyłącznie to. I teraz tak, chcę opuścić tą pierwszą wartość bezwzględną. No to mam dwie opcje. Albo się zmienia, nie zmienia, albo się zmienia. Czyli mam, że x minus 2 równa się 2 lub mamy minus, wartość bezwzględna z x minus 2 równa się 2. Mnożę razy minus 1 i właśnie stąd się bierze, że zawsze to piszemy, że to jest przeciwna liczba. Czyli mam wartość bezwzględna z x równa się 2 plus 2, czyli wartość bezwzględna równa się 4. Wartość bezwzględna równa się minus 2 plus 2, czyli wartość bezwzględna równa się 0. No i tak. No i tu znów mamy wartość bezwzględną, czyli dwa przypadki. X równa się 4 lub minus x równa się 4, czyli x równa się minus 4. No i tutaj też mamy wartość bezwzględną, no ale tu mamy x równa się 0. Dobra, zapiszę to, żeby nie było. Czyli mamy odpowiedź x równa się minus 4, x równa się 0 i x równa się 4. No i drugi przykład. 4 podzielone na 3x wartości bezwzględnej minus 5 i to też wartości bezwzględnej równa się 2. No i jak mówiłam na początku założenia, czyli wartość bezwzględna z 3x minus 5 równa się 0, czyli 3x równa się 5, więc mam dwa przypadki 3x równa się 5 lub minus 3x równa się 5. X równa się 5 trzecich, x równa się minus 5 trzecich. X należy do zbioru liczb rzeczywistych bez tych dwóch liczb. No i dobra. Tu mnożę obustronnie przez ten cały dół, czyli przez 3x minus 5 wartości bezwzględnej. Więc mamy tak 4. To się równa 2 razy ogromna wartość bezwzględna z 3x minus 5. Podzielmy to obustronnie przez 2, więc mamy 2 równa się wartość bezwzględna z 3x minus 5. No i dobra, pozbywamy się najpierw tej takiej większej, czyli tej wartości bezwzględnej tu i tu. Czyli mamy wartość bezwzględna z 3x minus 5 równa się 2 lub minus 3x minus 5, tu wartość bezwzględna równa się 2, mnożymy razy minus 1, czyli wartość bezwzględna z 3x minus 5 równa się minus 2. Lecimy, 3x równa się 2 plus 5, 3x równa się 7.
I tutaj 3x równa się minus 2 plus 5. 3x wartości bezwzględnej równa się 3. No i opuszczamy tą wartość bezwzględną, więc mamy 3x równa się 7 lub minus 3x równa się 7. Ten minus jest tym minusem ze wzoru, czyli x równa się 7 trzecich, x równa się minus 7 trzecich. No i teraz opuszczamy tą wartość bezwzględną, czyli mam, że 3x równa się 3 lub minus 3x równa się 3, x równa się 1 lub x równa się minus 1. Czyli mamy po prostu cztery rozwiązania. I jeśli generalnie nie lubisz wartości bezwzględnej, to zostawiam Tobie więcej materiałów, żebyś miała szansę lub miał szansę ją polubić. Dzięki za Twoją uwagę. Dzięki, że tu jesteś. Do usłyszenia.